Gorzowski Szpital czeka kolejna ważna inwestycja. Przy budynku ośrodka radioterapii powstanie pawilon, w którym mieścić będzie się oddział hematologii i OIOM. Prezes Jerzy Ostrołuch podkreśla, że rozbudowa OIOM-u jest dla lecznicy niezbędna ze względu na nowe przepisy określające minimalną liczbę łóżek na tych oddziałach. Obecnie w wielospecjalistycznym szpitalu wojewódzkim jest ich 12, a muszą być 22. Niesłychanie ważna inwestycja, kluczowa dla funkcjonowania szpitala. Oddział intensywnej opieki medycznej to takie miejsce, gdzie na ogół pacjent trafia w sytuacji rzeczywistego zagrożenia życia i zdrowia. Oddział, w którym non-stop mamy w 100%, a nawet w większym procencie wykorzystane łóżka. To jest newralgiczne miejsce dla bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu. Hematologia także pęka w szwach. Liczba pacjentów ciągle rośnie. Rozbudowa oddziału jest zatem niezbędna. W skład tego ośrodka wchodzić będzie nowy oddział hematologii i tutaj też zostanie utworzony pododdział transplantacji szpiku kostnego, jak i też bank komórek krwiotwórczych. Ta nowa inwestycja podniesie komfort i jakość diagnostyki hematologicznej pacjentów, podniesie też komfort pobytu pacjenta w oddziale hematologii. Będzie to też jak gdyby nowe otwarcie dla pacjentów. Skutkować to będzie wszystko tym, że pacjent będzie krócej czekał na diagnostykę hematologiczną i będzie to też z pacjentem, ponieważ będzie przebywał w lepszych warunkach, czyli to będą oddziały klimatyzowane z filtrami HEPA, czyli takimi filtrami, które podniosą jakość powietrza i przez to zmniejszą ilość infekcji, czy też podniosą bezpieczeństwo tego pacjenta. Cała inwestycja ma kosztować około 40 milionów złotych. Blisko połowę tej kwoty wyłoży Zarząd Województwa Lubuskiego. Decyzja zapadła na ostatniej sesji sejmiku. Dzięki temu proces inwestycyjny może ruszyć już w lipcu. Przyszedł czas na rozbudowę szpitala, właśnie oddział hematologiczny, OIOM, z uwagi na to, że niestety zachorowalność na choroby onkologiczne jest wielkim zagrożeniem, nie tylko w naszym regionie, w całej Polsce. Chcemy mieć hematologię, która spełnia standardy europejskie i w Gorzowie ta inwestycja będzie współfinansowana w dużym zakresie również ze środków własnych samorządu województwa. Inwestycja ma być gotowa w połowie 2021 roku.